Dawid Błanik, Korona Kielce. Na początek, Dawid, pytanie o warunki atmosferyczne. Grałeś kiedyś w takich warunkach, na takim boisku, przy tak padającym śniegu? Grałem pierwszy raz i myślę, że to był ostatni raz, kiedy grałem w takich warunkach. Czy biorąc pod uwagę te warunki, można w ogóle mówić o realizowaniu założeń taktycznych? Myślę, że nie, bo ten mecz nie miał nic wspólnego z piłką nożną. Ale uważam, że dzisiaj zagraliśmy niezłe spotkanie, mimo tego, że te warunki były bardzo złe. Dziś zadecydowały dzisiaj detale o tym, że przegrywamy, nie zwieszamy głowy, przed nami kolejne spotkania i na pewno musimy wyciągnąć wnioski z tego. W pierwszej połowie, kiedy to boisko wydaje się, że było trochę lepsze, trochę więcej z gry miał Lech, aczkolwiek dobra okazja Piotrka Malarczyka w 16 bodaj minucie do tego, żeby pokonać bramkarza Kolejorza. W drugiej połowie, kiedy warunki były trudniejsze, to Korona stwarzała sobie groźniejsze sytuacje. Tak, w pierwszej połowie gdzieś ta Murawa była zdecydowanie lepsza. Myślę, że jeżeli w pierwszej połowie Murawa by wyglądała tak jak w drugiej, to ten mecz w ogóle by się nie odbył. To na pewno, a co do tych sytuacji, to tak jak pan powiedział, gdzieś w pierwszej połowie Lech miał groźniejsze sytuacje, ale my w drugiej mieliśmy zdecydowanie lepsze i gdzieś przy odrobinie szczęścia to my moglibyśmy się cieszyć dzisiaj z trzech punktów. Tobie też zabrakło szczęścia, bo też miałeś okazję do tego, żeby wyprowadzić drużynę na 1-0. No dokładnie, gdzieś tam jedno uderzenie za pola karnego, tam fajnie obronił bramkarz. Przy drugiej, gdzie Podgór dośrodkował, to tam bliżej było właśnie samobuja. No tak jak mówię, zabrakło gdzieś tam tego małego szczęścia, żeby dzisiaj się cieszyć ze zwycięstwa. Ale ten twój strzał zza pola karnego rzeczywiście kapitalny, chociaż Robinsonada Bartosza Mrozka również zasługuje na pochwałę. No tak jak powiedziałem, no gdzieś mieliśmy te swoje sytuacje, no ale dzisiaj przegrywamy i wyciągamy wnioski po prostu z tego spotkania. Trener Kamil Kuzera powiedział, nie zwieszamy głów, bo po tym meczu drużyna zasługuje na to, żeby zejść z boiska z podniesionymi. Też jestem tego zdania, bo pokazaliśmy, że chcemy po prostu wygrać dzisiaj na tle mocnego przeciwnika. No ale tak się nie stało i teraz po prostu musimy pokazać w następnych meczach, że zasługujemy na to, żeby wygrywać spotkania. Jacek Podgórski, Korona Kielce. Jacku, ja zacznę podobnie jak rozmowę z Dawidem. O warunki spytam. Grałeś kiedyś w takich warunkach? Chyba nie. Chyba w aż takim śniegu nie. Chociaż z Radomiakiem też w zeszłym sezonie był śnieg, ale nie aż tyle. W drugiej połowie tam były takie miejsca, gdzie jak wbiegał zawodnik, a rzadko wcześniej tam byli zawodnicy, to wydawało mi się, że ten śnieg właściwie do kostek wam sięgał. Tak, no trochę no tak było. I piłkę też zakrywał prawie w połowie. No ale co, musieliśmy się do tego dostosować i jakoś sobie z tym radzić. Zostawiliście dużo serducha na boisku. Nie wystarczyło to na zwycięstwo, ale na pewno na brawa od kibiców. Szkoda, że o wyniku spotkania zadecydowała jedna akcja, kontratak, ale za to świetnie wykończone rzeczywiście przez Christophera Welda. Tak, na pewno szkoda, bo każdy punkt jest potrzebny, a ta kontra też mogliśmy jej uniknąć, mogliśmy zostać większą może liczbą, lepiej zorganizować się, wiadomo, będziemy pewnie to sobie oglądać na spokojnie, szkoda, bo myślę, że 0-0 też nie byłoby w taką pogodę złym wynikiem, a tak przegrywamy, ale mamy jeszcze dwa mecze do rozegrania w lidze i puchar, także jeszcze na pewno powalczymy. Dziś troszkę to szczęście nie uśmiechnęło się do was, bo w ostatnich meczach, tak jak na przykład w Chorzowie doliczony czas gry i gol, tak tutaj tego zabrakło, bo tych okazji było kilka w drugiej połowie. No może tak, no. Może tak, ale no Lech jest jednak lepszy o tą jedną bramkę i tyle, co mogę powiedzieć. No szkoda, że tam nie wpadł samobój po jednej z akcji i wcześniej też właśnie Błaniu fajny strzał oddał, to Mrozek obronił i no mogło coś wpaść, ale no dzisiaj nie chciało po prostu. Jacek, jeszcze pytanko. Trener Kamil Kuzar powiedział, że sam chwycił za łopatę i odśnieżał. Nie jest tak trochę, że trochę wbrew waszej woli to wszystko było, bo nie chcemy się wierzyć, że chcieliście, aby bardzo wam zależało na tym, żeby jednak ten mecz się odbył, bo chyba wszyscy wiedzieliśmy, jakie te prognozy są i że to, co się stało w drugiej połowie, to faktycznie będzie miało miejsce i tego meczu po prostu nie będzie się dało dokończyć w normalnych warunkach.
Ty trochę nie rozumiem, bo jeśli trener chciał grać, my też chcieliśmy zagrać. Nie wiedzieliśmy przed meczem, że aż tak będzie padać. Na pewno na to się z jednej strony trochę zanosiło, ale przed meczem samym ustał. Te opady nie były tak intensywne i myśleliśmy, że jednak uda się. Tak jak w pierwszej połowie, to boisko nie było aż takie fatalne jak w drugiej. Także ciężko powiedzieć, czy my też nie chcieliśmy. A tak od kulis jeszcze, czy była opcja, że gdyby obie drużyny sprzeciwiły się rozegraniu tego meczu, to mogłoby dojść do skutku, czy jednak decyzja należała już do delegata i do sędziego? To już chyba nie do mnie pytanie. Musicie się spytać albo trenera, albo kierownika. Panie Jacku, to jeszcze tylko jedno pytanie. Jesteście po pierwszym z tych czterech meczów tego grudniowego maratonu z najlepszymi drużynami obecnie w Polsce i moje pytanie brzmi, przed tym środowym meczem pucharowym z Legią, także jeszcze w przyszłą sobotę mecz ze Śląskiem, potem jeszcze Raków i to będzie koniec roku. Jak nastroje w Koronie? Czy ten pierwszy mecz was w tym grudniu podbudował, czy jednak jest ten niedosyt tej porażki taki troszkę gorzki smak? Znaczy myślę, że każda porażka boli, ale na pewno zostawiliśmy dzisiaj dużo, dużo zdrowia i serca, dlatego nie ma co zwieszać głów. Mamy te właśnie mecze do końca i na pewno się nie poddamy, będziemy walczyć i będziemy chcieli wygrywać. No właśnie, jako organizm, jak drużyna zniosła te warunki, bo to na pewno wiele was kosztowało dzisiaj na ławce rezerwowych, chyba oprócz bidonów z wodą była także herbata z tego, co zauważyłem. No tak, trzeba było się trochę grzać na tej ławce, ale każdy musi być gotowy i wchodzić na boisko jak w jak najlepszej formie. No i tyle.